Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, firma Lighthizer Polska, której zakład znajduje się w Lesznie, może mieć problemy. Pracownicy skarżą się, że nie otrzymali wypłaty za kwiecień. Zakład zlokalizowany jest w Lesznie przy ulicy Usługowej. To firma szwalnicza powiązana z niemieckim Lighthizer Beteiligungs. Pracownicy są zaniepokojeni brakiem wpływu pensji za kwiecień. Z uzyskanych informacji wiemy, że wynagrodzenie jest tam płacone 10 następnego miesiąca. Niepokój pracowników wzbudza także brak wyczerpującej informacji ze strony dyrekcji zakładu. Nie wiemy, co nas czeka w najbliższej przyszłości i czy będziemy mieli z czego żyć, powiedział nam anonimowy informator. W sprawie sytuacji w firmie Lighthizer zwróciliśmy się do dyrektora zakładu Tomasza Nazę. Bezskutecznie z firmą nie udało się skontaktować telefonicznie ani drogą mailową. Jeszcze w połowie kwietnia w niemieckiej prasie pojawiły się doniesienia o problemach 3 z 11 spółek Lighthizer Group, które nie miały jednak wpłynąć na polski zakład. Ten niedawno zamiast ubrań skupił się na produkcji maseczek ochronnych. Od kilku dni jednak o złej sytuacji w zakładzie, braku wynagrodzeń, a nawet potencjalnej upadłości piszą pracownicy firmy na jej profilu na portalu GoWork.